Bezpiecznie nad wodą. Pod takim hasłem Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego rozpoczęło akcję mającą na celu uświadamianie szczególnie dzieci i młodych ludzi, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli i wypoczynku nad wodą. Generalnie kierujemy ją, jak powiedziałem, do wszystkich mieszkańców. Dzielimy tych mieszkańców na dzieci i młodzież, którzy chodzą do szkół i w ramach ich uczestnictwa szkolnego już od 1 czerwca prowadzimy te akcje w szkołach. Następnie w czasie wakacji kierujemy do wszystkich korzystających z wody na naszym terenie, czyli na kolonie, obozy harcerskie, szkolne i do wczasowiczów będących w ośrodkach naszego okręgu. Pracownicy WOPR-u wraz z policją i strażą pożarną prowadzą pogadanki z uczniami, pokazują, jak ratować tonącego człowieka i przede wszystkim uświadamiają, jak mogą skończyć się niebezpieczne zabawy w wodzie. W ramach tych wizyt w szkołach opowiadamy o bezpiecznym przebywaniu nad wodą, o zasadach korzystania z wody i ewentualnie o ratowaniu, o udzielaniu pomocy w tym zakresie, w jakim to możemy przekazać, by osoba nie będąca kwalifikowanym ratownikiem mogła tej pomocy udzielić. Akcja Bezpiecznie nad wodą trwać będzie do końca sezonu letniego. W tym czasie WOPR będzie także przeprowadzać działania prewencyjne i kontrolę akwenów wodnych ze strzeżonymi kąpieliskami, jak również regularnie je patrolować.